Jajeczka, kochani, mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze, że jesteście zdrowi. Ja przychodzę dzisiaj do Was bardzo spontanicznie. Rano mam taki rytuał, że zawsze czytam wiadomości od Was i dzisiaj dostałam pewien komentarz. Komentarz, który wywołał we mnie pewne przemyślenia, refleksje, postanowiłam się do Was odezwać. Tak wiecie, no, na gorąco i z Wami porozmawiać. I mam do Was prośbę, bo są dwie rzeczy, dwa aspekty, które chciałabym tutaj z Wami dzisiaj, no, omówić, w sensie z Wami porozmawiać na ten temat. Więc będzie miło, jak zostaniecie do końca filmu. Nie chciałabym też, żeby ten film był jakąś formą pocieszania mnie, bo ja takiego pocieszenia absolutnie nie potrzebuję. Nie chciałabym też, żeby był jakimś linczem na osobie, która to napisała. Także mam nadzieję, że zostaniecie do końca. Już Wam mówię, o co chodzi. Ci z Was, którzy mnie obserwują na Instagramie, to wiedzą, że albo nie wiedzą, nieważne. Ostatnio wrzuciłam na Instagrama zdjęcie po prostu z moją twarzą i, no i z ustami, z opisem, że mam makijaż permanentny, że bardzo się cieszę i tyle. Wiecie, nic wielkiego, głębokiego i tak dalej. I nic specjalnego, moja gęba i tyle. No i jeden z komentarzy brzmiał tak, cytuję, może gdzieś wkleję, jak mi się uda, dobre, od pewnej dziewczyny, dobre, kropka, w końcu musisz sobie rekompensować jakoś bezpłodność. Kropka. No i ten komentarz właśnie troszkę mi siedział w głowie, słuchajcie. I tak pomyślałam, że porozmawiam z Wami na ten temat, bo często mi się pytacie, jak to jest, jak sobie radzę z tymi niektórymi sprawami, które są jakby nie, które nie jestem w stanie cofnąć. Sami macie jakieś problemy, które gdzieś Wam siedzą w głowie, nie możecie sobie z nimi poradzić. I powiem Wam tak, że są pewne rzeczy w życiu, które się nam wydarzą albo wydarzyły, które my zmienić nie możemy i nie mamy na to wpływu. Tak jak ja nie mam na to wpływu, że jestem po takiej, a nie innej operacji i oczywiście ja mogę żyć marzeniami i mogę wierzyć w to, że za może kilkanaście lat poddam się przeszczepu macicy i może się coś zmieni, ale wiecie, to są jakieś tam marzenia. Na chwilę obecną tak nie jest i raczej się nie zapowiada. Jest to stan rzeczy, który ja nie zmienię, więc ja tą sytuację po prostu zaakceptowałam. Uważam, że spędzanie dni, miesięcy, lat na opłakiwaniu czegoś, co i tak nie wróci, na zastanawianiu się, jakby to było, gdyby było inaczej, albo co mogłam zrobić, albo gdybym coś zrobiła wcześniej, jest totalnie bez sensu. I teraz dla mnie akceptacja to nie jest to samo, co brak smutku, bo smutek jest i są czasami takie dni, są takie momenty, kiedy wiecie, chce mi się troszkę płakać i kiedy myślę sobie, kurde, dlaczego mnie to spotkało, ale to jest jakiś moment, to jest jakaś chwila w ciągu dnia, to nie są dni, to nie są miesiące i to nie są lata. I pewnie Wy też macie w życiu takie sytuacje, które się wydarzyły i które się nie mogą odwydarzyć i które się po prostu nie jesteście w stanie zmienić. I poza tym, że warto takie rzeczy naprawdę zaakceptować, to warto też z tych rzeczy wyciągnąć coś dobrego i zrobić coś dobrego dla innych, bo powiem Wam, że nie ma nic dla mnie, ja to mówię o sobie, może się ze mną nie zgadzacie, ale dla mnie nie ma nic przyjemniejszego, nic fajniejszego niż móc ofiarować coś komuś, pomóc, dać coś z siebie komuś innemu. Nie ma żadnej rzeczy materialnej, która by mi sprawiła tyle przyjemności. Więc ja postanowiłam, że to, co mnie w życiu złego spotkało, to moje nieszczęścia przekuję na coś dobrego. I nie wiem, czy mi to wychodzi, czy mi nie wychodzi. Natomiast w moim mniemaniu robię wszystko, żeby wychodziło, żeby coś jednak z siebie dać drugiej osobie. I ja nie mówię teraz o czymś wielkim. Ja nie mówię o tym, żeby, wiecie, budować szpitale w Afryce, nie mówię o tym, żeby przelewać miliony na konto jakiejś fundacji. To mogą być małe rzeczy. Można pomóc jednej osobie, ale to już jest coś, słuchajcie, niesamowitego. I powiem Wam pewną historię, pewną przypowieść, którą ja słyszałam, jak chorowałam. Może Wam już o niej opowiadałam, powiem bardzo pokrótce, natomiast ona pozwoliła mi ułożyć sobie wszystko w głowie i kiedy właśnie mam taki moment, że sobie myślę, dlaczego, to sobie ją przypominam. Że warto z każdej najgorszej rzeczy w naszym życiu wyciągnąć coś dobrego. To jest historia o tym, że my, ludzie, mamy różne w życiu sytuacje i nawet jak jest teraz dobrze, to może być niedługo niedobrze i zbieramy sobie te wszystkie nasze złe sytuacje, te wszystkie nieszczęścia, zbieramy sobie bardzo często do naszego plecaka, takiego plecaka, który nosimy przez całe życie, a te wszystkie złe rzeczy, to jest te gówno, które zbieramy i ten plecak jest coraz cięższy i coraz nam jest gorzej i coraz nam jest bardziej niewygodnie i ten smród z tego plecaka nie daje nam po prostu żyć. I oczywiście na początku nasza rodzina, znajomi, przyjaciele to zaakceptują, ale już po jakimś czasie nawet oni nie są w stanie wytrzymać tego smrodu, bo my ciągle żyjemy tymi naszymi nieszczęściami, mówimy o tych nieszczęściach. Cały czas jesteśmy z tym plecakiem i żyjemy w tym smrodzie. I możemy żyć tak dalej i możemy czekać
na, nie wiem, na jakiś cud, na coś, co zmieni naszą sytuację, na kogoś, kto powie, okej, słuchaj, ja wezmę Twój plecak i poniosę go, żeby Tobie nie było tak ciężko, ale jest to rzecz niemożliwa, bo nikt za nas nie poniesie naszych problemów, nawet nikt ich nie zrozumie, my tak naprawdę tylko wiemy, co czujemy w środku, ale to samo gówno możemy wysypać na ziemię, użyźnić naszą ziemię w ogródku przed naszym domem i możemy posadzić drzewa, które wyrosną, które będą piękne, które dadzą piękne owoce, które będą pięknie pachnieć, powstaną piękne drzewa, jabłonie, także ludzie, którzy będą przechodzić koło naszego ogródka, będą podziwiać te drzewa i będą chcieli zjeść owoce z tych drzew. Możemy dać coś światu, coś dobrego, możemy się podzielić tym dobrem, na bazie tego niedobrego, co nas spotkało. I naprawdę to może zrobić każda osoba. Wystarczy się tylko rozejrzeć, znaleźć kogoś, kto motywuje. Słuchajcie, jest tyle osób, które mają gorsze sytuacje od nas, które mają większe nieszczęścia od nas, a które jeszcze dają coś z siebie, które pomagają, które mają tą siłę. Wystarczy się tylko zainspirować. I naprawdę to nie muszą być wielkie rzeczy. To mogą być malutkie drobiazgi, ale tymi drobiazgami budujemy coś wielkiego i spinamy się ku górze. Także ja jak zaczynałam nagrywać w ogóle ten kanał, to cały czas mówiłam do mojego męża, wiesz Dawid, jak ja bym chociaż pomogła jednej osobie, choćby jedna osoba miałaby się mniej bać przejść przez tą chemioterapię, przez to leczenie, to ja będę naprawdę szczęśliwa. Tak samo jak nagrywałam kiedyś film na temat rezonansu magnetycznego, który po prostu... Chciałam nagrać ten film, żeby, nie wiem, żeby właśnie chociaż ktoś, kilka osób po zobaczeniu chociaż troszkę się mniej bało, żeby, wiecie, oswoić ten strach przed badaniami diagnostycznymi. I myślę, że to mi się udało i to był cel i to jest super, że to się udało i taki był właśnie cel i tego kanału i dalej jest i czy takich filmów właśnie na temat diagnostyki. I to jest pierwsza rzecz, ale tak naprawdę w zasadzie nie chciałam Wam o tym opowiedzieć, tylko to tak przy okazji wyszło druga strona medalu, znaczy druga strona medal. Teraz druga część dotycząca tego komentarza. To jest, słuchajcie, też tak, że bardzo często Wy, jako widzowie, mówię to z własnego doświadczenia, oglądacie pewnie dziewczyny w internetach, na YouTubach i sobie myślicie, Jezu, ale one mają super, ale one mają fajnie, po prostu zawsze ekstra ubrane, umalowane, w ogóle grzeczne dzieci, posprzątane w domu, mają super znajomych, przyjaciół, rodzinę, super obiady jedzą i tak dalej, i tak dalej. Dostają prezenty, po prostu pełno paczek i one mają super życie, tylko widzicie, nigdy nie widać tej drugiej strony, tego, że w tym internecie poza tym, że człowiek musi zmierzyć się z jakimś hejtem, który czasami naprawdę boli i wiadomo, że nie, jakby żaden normalny youtuber nie podejmuje każdego, nie, czy nie opowiada o każdym komentarzu, który go tam gdzieś zabolał i tak dalej w internecie, bo bez sensu, bo to by był, wiecie, tylko kanał o hejcie. Są też kanały małe, które na przykład jeszcze się z tym nie zmierzyły i wszystko jest przed nimi. Są też kanały, które nie podejmują na przykład jakichś ciężkich tematów, to są jakieś kanały o makijażach, powiedzmy, o recenzjach kosmetyków, gdzie ten hejt też wiadomo nie jest taki, ale jeżeli są kanały, które już mają, podejmują jakieś tematy też życiowe, trudniejsze, to ten hejt jest i trzeba się z nim zmierzyć. I powiem Wam, że może są osoby, po których to spływa jak po kaszce. Ja natomiast mam taką teorię, że hejt dotyka Cię tylko wtedy, kiedy masz coś nieprzepracowane. Jeżeli masz coś przepracowane, to ten hejt, to wtedy ten hejt no po Tobie, jeżeli ktoś powiedzmy nie wiem, nazwie mnie głupią, to ja sobie pomyślę, nie, no przecież ja nie jestem głupia, więc bez przesady, nie biorę tego do siebie, ale są pewne rzeczy, które bolą i myślę, że większość osób, które nagrywa się ze mną, zgodzi, że są pewne rzeczy, które gdzieś naprawdę, że czasami jest ciężko sobie z tym wszystkim to wszystko sobie w głowie poukładać, kiedy na przykład wiemy, że idąc do normalnej pracy, nikt w twarz na przykład na mnie powie, ha, zrobiłaś sobie usta permanentne, co? Co? Chcesz sobie zrekompensować bezpłodność? No nikt nam tak nie powie zazwyczaj, no. Na pewno nie prosto w twarz. Także to jest ta druga strona medalu, że trzeba się z czymś takim zmierzyć. I z drugiej strony pamiętajcie też, kochani, zawsze pamiętajcie o tym, że filmy i to, co pokazujemy tutaj na Instagramie, mówię tak w liczbie mnogiej, ale myślę, że większość dziewczyn by się ze mną zgodziło, to jest troszkę wykreowane. I teraz wykreowane to nie znaczy, że to jest nieprawdziwe, że wiecie, że pokazuje, ktoś pokazuje sztuczne życie, bo nie, bo to, co ja pokazuję i większość youtuberek, no mam nadzieję,
że wszystkie, to jest nasze normalne życie, tylko wykreowane w sensie takim, że nikt moim zdaniem normalny nie pokazuje, jak się kłóci z mężem, albo jak się kłóci ze swoją koleżanką, albo jak, nie wiem, krzyknął na swoje dziecko, albo jak dziecko, nie wiem, ma gorączkę i leży po prostu i płacze, albo nie wiem, jak ma jelitówkę i zabrudziło całe łóżeczko, no nikt moim zdaniem normalny takich rzeczy nie pokazuje, więc jak Wy widzicie w internecie jakiś tam zlepek idealnych momentów, chwil radości, uśmiechów, to możecie mieć takie wyobrażenie, że te nasze życie tych osób nagrywających jest takie wow, takie idealne, kiedy tak naprawdę nie jest. I to jest zawsze ta druga strona medalu. Poza jakimś właśnie hejtem i tak dalej, z którym trzeba się zmierzyć, to człowiek się też mierzy z normalnym, zwyczajnym życiem. Bo tak widzę czasami w tych komentarzach, tak z tego wynika, że ty masz to tak super i tak super. Wiesz, ja choruję na raka, ale tak ja tak nie mam i tak dalej. Wiecie, czy na przykład tak nie wyglądam. Ja, kiedy wyciągałam kamerę i chorowałam, to ja starałam się zrobić makijaż, włosy sobie ułożyć, bo są gepele sobie ułożyć. Nie, po prostu starałam się jakoś wyglądać, dlatego ja zaczęłam nagrywać, żeby mieć motywację i wstać z tego łóżka, a nie leżeć cały czas i płakać i się użalać i biadolić nad sobą, bo ja wiedziałam, że jestem chora, że jestem w trakcie chemii, że nic się nie stanie i nic nie zmieni tej sytuacji, jakkolwiek nie będę płakać, więc ja muszę się zmotywować, muszę się wziąć w garść, muszę iść po prostu do przodu i tyle. I pamiętajcie, że nie ma co się do kogoś porównywać, nie ma co myśleć, że ktoś ma lepsze, fajniejsze życie, bo ja go widzę w internecie i on jest super uśmiechnięty, robi pierniczki z mężem i po prostu no musi być to musi być idealne małżeństwo po prostu i te dzieci od nich też takie grzeczne, po prostu bawią się przed telewizorem, siedzą. Nie, to jest po prostu jakiś moment, to jest, nie wiem, to jest 10 minut na, nie wiem, czasem 1, 2, 3 dni, które człowiek nagrywa i gdzieś montuje i tak dalej, więc nie ma co się porównywać do nikogo, tylko patrzeć na siebie i nawet jak jest coś po prostu do dupy, coś Wam się przydarzyło takiego po prostu fatalnego i nie macie na to wpływu, to postarajcie sobie pomyśleć, co zrobić, żeby z tego wyciągnąć coś dobrego, jakąś lekcję choćby jakąś lekcję życiową i nawet być może są to sytuacje, które już nie chcecie powtórzyć i może to, co się wydarzyło, ma nauczyć tego, żebyście już w przyszłości nigdy w życiu takiego błędu nie popełnili. Także tak, z taką refleksją Was zostawiam, jeżeli widzicie taki jeden komentarz i czasami samo życie pisze scenariusz i daje mi pomysł na jakiś film i taki, nie wiem, też myślę, dobry sposób, żeby z Wami porozmawiać i podjąć niektóre tematy. Myślę, że też ciężkie. Jestem ciekawa, co Wy o tym myślicie i czy na przykład zgadzacie się ze mną, że da się z każdej takiej sytuacji wyciągnąć coś dobrego, jeżeli człowiek chce i człowiek chce się zmienić, bo powiem Wam tak, jeszcze ostatnia rzecz, ile gadam, 13 minut, Marianne Boskie. Czasami przychodzą do mnie osoby właśnie na sesje coachingowe, no i przychodzą i one chcą to, one chcą na przykład nową pracę, chcą iść na studia, chcą nowego partnera, ale tak naprawdę one chcą, żeby ktoś zrobił za nich, albo powiedział im, co jest dobre dla nich, powiedział, nie, musisz iść na takie studia, albo musisz zmienić pracę, albo zostań z tym facetem, bo nie jest taki zły dla Ciebie. Nie, człowiek musi sam chcieć zmiany, chcieć wprowadzić coś do tego swojego życia, otworzyć swój umysł, otworzyć swoje serce na zmiany, na innych ludzi, rozwijać się, iść do przodu. Jeżeli my tego nie chcemy i jeżeli my nie wiemy, co jest dla nas dobre, to nikt tego nie zrobi za nas, bo ja Wam mogę powiedzieć, słuchajcie, zróbcie tak albo zróbcie tak, a może na przykład zaangażujcie się i nie wiem, i właśnie pójdźcie do szpitala jako wolontariusze, może to w ogóle nie jest dla Was, może Wy jesteście potrzebni światu, albo świat jest Wam potrzebny w inny sposób, także kochani, kończę, bo gadam, kochani, życzę Wam wszystkiego dobrego, dużo miłości, uśmiechajcie się i pamiętajcie, zostawcie mi komentarz, bardzo proszę, bo niezwykle dla mnie to jest ważne i będę Was zawsze o te komentarze prosić, także bisiaczki.